Pan Janusz Parchimowicz, który wydał w tej chwili swój setny katalog i na którym moje pokolenie wychowało się kataloga, którego w tej chwili zaprezentuje nam swoje doświadczenia z pracą osoby, która katalogowała polskie numizmaty. Zapraszamy. Państwu za najnowszą książkę poświęconą monetom drobnym okresu CRL-u. Nad książką tą pracowałem, tak, materiały zbierałem dobrze ponad 20 lat. Ostatnie dwa lata właściwie poświęciłem głównie na pracę nad tą książką, a nie ukrywam, że takim impulsem do podjęcia decyzji o wydaniu była wreszcie po wielu, wielu latach starań możliwość przeprowadzenia kwerend w Mennicy, obecnie nazywanej Polską, i w Narodowym Banku, również Polski. Tutaj na pierwszym slajdzie chciałem Państwu pokazać, jak to wyglądała sytuacja. Tutaj z lewej strony są pokazane dwa tak zwane katalogi z epoki, wydawane praktycznie jeszcze kilka lat po końcu PRL-u. Na górze jest katalog Kamińskiego, w którym w takiej formie, jak widać właśnie na tych zdjęciach, były pokazywane rysunki i pod spodem tabelki ewentualnie opisujące odmiany. I w tym katalogu Kamińskiego monet próbnych PRL-u było 619. Występującym równocześnie na rynku katalogu opracowanym przez Kurpiewskiego było tych monet ciut więcej, 647, ale one były już nawet bez rysunku. Były to tylko w ten sposób opisywane tabelki. A mi w tej mojej książce udało się pokazać 1024 monety, z których brakuje mi tylko 31 zdjęć i dodatkowo jeszcze 181 wariantów polegających między innymi na różnym ułożeniu znaku mennicy, czy napisu próba, czy tego typu różnicach. I wszystkie te monety są pokazane w większości na naprawdę znakomitych fotografiach. Na tym slajdzie widać kilka monet, które za chwilkę Państwu przybliżę. Postanowiłem, żeby tutaj też nie pokazywać wszystkiego, no bo jednak fajnie by było, żeby ktoś tą książkę wziął do ręki, ale tak pokażę kilkanaście monet, które do tej pory nie były zupełnie znane albo nie były doceniane i zauważane. Te na górze, które widać, cztery monety, to są zupełnie nieznane wizerunki. Te monety odnalazłem w gabinecie Narodowego Banku. One były też opisane jako zwykłe 10 zł, 20 zł. No i dlatego też nikt tego do tej pory nie doceniał. Tutaj jest ciekawa sprawa. Banalna moneta, wszystkim doskonale znana. A cóż się okazuje? Otóż moneta, która weszła do obiegu, bo to była oczywiście moneta obiegowa. Proszę zwrócić uwagę, jak kiedyś będziecie mieli Państwo okazję. Na tej monecie obiegowej były daty życia generała Świerczewskiego. Pracując nad książką, odnalazłem monetę próbną, na której początkowo ktoś wykombinował, że moneta będzie wydana na 20-lecie śmierci. W związku z czym tutaj zamiast roku urodzenia jest rok śmierci i do 67 roku. Co ciekawe, znana powszechnie próbna moneta bez czapki też jest właśnie z tymi datami 20-lecie śmierci. No, zgadza się. Tutaj z prawej strony widzimy też znaną monetę i okazuje się, że były wykonywane różne próby awersu. To jest awers, który wszedł do produkcji. To jest awers na monecie obiegowej i na wszystkich znanych próbnych. A podczas badań okazało się, że najpierw pierwotną wersją, zauważcie Państwo, ludowa, był takim napisem jakby idącym po łuku, a później ktoś wykombinował, że jednak go trzeba w ostry sposób uciąć. Dlatego to już nie. Ciekawa sprawa jest z monetą z 200 złotówką Krzywoustego. To jest moneta na górze, która jest monetą znaną i w srebrze, i w niklu. Udało mi się odnaleźć i dokładnie pokazać w tej książce pierwotną próbę tej monety. Jak Państwo porównacie, różnice są widoczne, często one są na powiększeniach pokazane. Główną różnicą, która od razu te monety wyróżnia, jest tutaj, zauważcie Państwo, że ta figura, postać króla kończy się na mieczu, a w pierwszej próbie jeszcze kolczuga wystawała spod miecza. Też można odróżnić, że tutaj jest inny łącznik między datami. No, tych różnic i szczegółów jest więcej. Tutaj jest też niby banalna moneta. To
którą wszyscy znają, a na jednej z aukcji wystąpiła ona w takiej wersji, ponieważ nie było wtedy literatury, no nie zostało to zauważone, moneta zeszła jako, no jako po prostu powszechnie znana. Podczas badań nad tak banalnymi monetami, jak nawet jedno złotówki próbne, okazało się, że w 1985 roku też były wykonywane dwa różne stemple awersu. Tutaj też widać, że są różnej wielkości litery, różnej wielkości orzeł. To też tylko pokazuje to jako ciekawostkę, ponieważ w książce to mamy wszystko bardzo dokładnie pokazane. Moneta, o której katalogi i Kamińskiego, i Kurpiewskiego wspominały, że wybite było ileś tam sztuk stemplem płytkim, a ileś stemplem głębokim. I tego nigdy nie można było zweryfikować. Udało mi się dotrzeć do 80, jeżeli dobrze pamiętam, 80 sztuk stemplem płytkim, 100 głębokim. Udało mi się w Narodowym Banku Polskim dostać worek tych monet, gdzie rzeczywiście było 180 monet w jednym worku. Po kilku godzinach udało mi się wyselekcjonować i rzeczywiście jest różnica. Zauważcie Państwo, że w stemplu głębokim z obu stron gołąbki są bliżej jedynki niż w stemplu płytkim. I jak się ma te monety obok siebie w ręku, to rzeczywiście to widać. Na przykład jako ciekawostkę, co też można w tej książce znaleźć, proszę zobaczyć, no niby banalna moneta, próba 5 złotówki, a proszę zobaczyć, ile do takiej monety wykonywano najróżniejszych napisów próba. 4 wielkości i jeszcze różne położenia tego napisu. Nikt nie jest w stanie wymyślić i odgadnąć, dlaczego tak się działo, ale tego typu historii w tej książce można znaleźć naprawdę przy wielu monetach tego typu napisy próba w różnej wielkości na różnych miejscach były stosowane. Tu jest też ciekawa sprawa, to przyznaję, że to nie jest moja zasługa, to wykrył mi przyjaciel Mariusz Brzeziński. Niby wszyscy tę monetę znają, tego Chopina, a po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że występowały dwa całkowicie różne awersy. Tutaj jest to tak pokazane, że są odpowiednie linie przy odpowiednich wielkościach, które pozwalają zauważyć, że jest i mniejszy, generalnie jest mniejszy orzeł i większy orzeł. To myślę, że to też nawet jak się na takie zdjęcie spojrzy, to widać. W książce można znaleźć więcej szczegółów pozwalających rozróżnić te monety. Podobna historia jest w próbnej monecie Chopin, gdzie tych różnic jest naprawdę dużo, ale ewidentnie odnaleźliśmy 3 różne stemple. Proszę zwrócić uwagę, że na pierwszej monecie daszek piątki jest prostokątny. Na tych dwóch monetach jest rozszerzający się, prawda? Ale w tych rozszerzających, w tej monecie między tutaj tym włosami a piątką jest powierzchnia lustrzana, a w kolejnym tej powierzchni lustrzanej nie ma. Ewidentnie były 3 różne stemple, też nikt nie wie i nigdy nie będzie wiedział, dlaczego tak się działo. Też ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o nowotkę. Pokazaliśmy w książce, pokazałem ewidentne różnice w stemplu awersu. Jak ktoś będzie chciał przestudiować książkę, to tam też wszystko zobaczy. Ja to tylko tak, żeby Państwu zasygnalizować. Różnej wielkości litery. Najważniejszą różnicą od razu wychwytywaną jest odległość liter od obrzeża. I na przykład książka była tydzień na rynku, jak jedna z firm już taką monetę pokazała i sprzedała ją za naprawdę kosmiczne, jak za zwykłego nowotkę, pieniądze. Rzecz, którą wykryłem absolutnym przypadkiem, miałem szczęście, że sfotografowałem monetę, którą po prostu wkładając do książki, układając layout, przywoływałem powiększenie i co się okazało, że znak mennicy jest do góry nogami. Gdyby nie fakt, że przypadkiem sfotografowałem akurat taką monetę, pewnie też bym tego nie odnalazł. Natomiast jak zacząłem przeglądać archiwa, dosyć często i w niklu, i w miedzioniklu występował taki wariant. Znak mennicy komuś się odwrócił. No i to jest tak, żeby też nie zanudzać i żeby Państwa zachęcić do wzięcia tej książki do ręki, to takie kilka, może kilkanaście przykładów przytoczyłem, a jest tam tego naprawdę, naprawdę dużo. Dziękuję. A można pytanie? A oczywiście.
Panie Januszu, pokazywał pan przez chwileczką tam z tego Chopina, bodajże z 72, bodajże z 5 roku, nie pamiętam. O tegoż właśnie. Ostatnio były chyba nawet raz czy dwa razy na aukcjach właśnie z, bez napisu próba, nakład 20 sztuk. Czy pan lub ktoś z państwa wie właściwie jaka jest, jaki był sens wybijania 20 sztuk bez napisu próba? Otóż co tak, za tym stało? Otóż tak, jeżeli chodzi o te nakłady podawane do tej pory, czyli powiedzmy 20 czy ileś tam sztuk napisu próba, to ja w tej książce, no nie chciałem tutaj tak aż tylu tajemnic zdradzać. Te nakłady są absolutnie nieudokumentowane i nigdy nie potwierdzone. Co ciekawe, w dokumentach, które udało mi się odnaleźć w Mennicy, nakłady są diametralnie różne od nakładów podawanych w dokumentacji banku. W związku z czym przyjąłem zasadę w książce, że podaję nakłady tych monet próbnych tylko tych, które udało mi się zweryfikować. Więc jeżeli do tej pory na przykład pokutowało, że tego było 20 sztuk, ja tych nie pamiętam, bo to jest za dużo, ale jeżeli nie znalazłem potwierdzenia, to pisałem, że nakład jest po prostu nieznany. Mało tego, we wszystkich tabelkach, na przykład monet mitrowych czy monet tych technologicznych, wprowadziłem dwie pozycje, nakład Narodowego Banku i nakład Mennicy. I było to bardzo ciekawe, na przykład jeżeli chodzi o próby nitrowe. Teoretycznie rzecz biorąc, prób nitrowych miało być 500 sztuk, tak było podpisane z Mennicą i Narodowy Bank Polski w swoich zbiorach na wszystkich kartach inwentarzowych monet, na wszystkich kartach inwentarzowych monet próbnych nitrowych ma napisany nakład 500 sztuk. Mennica właściwie nigdy nie robiła poniżej 540, a rekordowy nakład, do którego się przyznaje w swoich dokumentach, to są monety z Kościuszką, których się wybiło 2000 sztuk. Co się z tym stało, jakimi to drogami później szło, to też oczywiście nikt teraz do tego nie dojdzie. Natomiast pańskie pytanie, jaki był sens, to do tego nie dojdziemy nigdy, bo dobrym też przykładem tego, o czym sens pan mówi, próba, tak? To niech mi pan powie, gdzie był sens zrobienia do takiej monety tylu różnych. I to nie jest jedyna moneta. Takich monet, na których były w różnych miejscach różnej wielkości napisy próba, jest sporo. No i też możemy pytać, jaki był sens. Nigdy tego nie odgadniemy. Czy mogę się spytać, Janusz, przy okazji, czy znalazłeś dokumentację na to, że te różne monety wybite w dziwnych metalach, jak aluminium, nazwaliśmy na przykład 100 złotówkę wątróbskiej, o której wszyscy wiemy, rzadką monetę, równą 100 złotową, na kładzie 1000 mają ogromne. Ta moneta w twojej książce występuje w 15 co najmniej wariantach i co najmniej w 8 metalach. Czy znalazłeś dokumenty na to, że Mennica to wykonywała i oficjalnie, i bank i oficjalnie to zamawiał? W Mennicy nie, natomiast co do niektórych monet, to należy zwrócić uwagę na to, czy jest podpisany nakład pod pozycją nakład NBP. W tych momentach, kiedy jest ten nakład podany, to znaczy, że taki dokument odnalazłem. Jeżeli nie ma, to nie ma. Bank to jeszcze jest o tyle ciekawy, że te karty inwentarzowe są wszystkie zachowane. One były robione w różnych czasach różnie, różni ludzie to robili, więc tam nie było takiego idealnego porządku, ale przynajmniej cała dokumentacja jest. Gorzej jest z Mennicą, która, ja podejrzewam, że między innymi też ze względu na te wszystkie szwindle, z których nasza Mennica zawsze była znana, tam nie ma żadnej dokumentacji. Tomek Bylicki przypadkiem kiedyś, naprawdę, przy jakichś tam porządkach odnalazł tak zwany słynny czarny zeszyt, na który ja się zresztą powołuję, w którym w momencie, kiedy te monety spływały do gabinetu numizmatycznego, to oprócz tej ilości, która była przyjmowana, czyli po dwie sztuki, były odpowiednie rubryki, gdzie było wszystko podawane na podstawie dokumentów, które wtedy były dostępne. I to jest właściwie jedyne źródło występujące w Mennicy, pozwalające na jakikolwiek punkt odniesienia. Natomiast nie wydaje mi się, oczywiście nie mogę dać sobie ręki uciąć, że gdzieś jakichś dokumentów więcej nie ma. Przejrzałem wszystkie dostępne dokumenty z Mennicy Państwowej, ona się wtedy nazywała, znajdujące się w archiwum akt nowych. Co ciekawe, też bardzo szybko się to kończy. Kończy się to już na latach, pod koniec lat 60. są ostatnie dokumenty, które spłynęły z Mennicy do archiwum akt nowych. Dalej nikt nic nie wie. Myślę, że to też by wynikało z tego, że tam się różne dziwne rzeczy w Mennicy działy. Dziękuję.
To bierze się z czego innego. Pewnie wiesz, o czym myślę, bo to jest sprawa szczecińska, ale bierze się to z tego, że w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Niemcy, jeżeli jakaś moneta wchodzi na rynek kolekcjonerski czy gdzieś bez zgody emitenta, to znaczy banku, który zamawia pieniądze, to z całą, powiedziałbym, wielką starannością to egzekwowane jest, w jaki sposób, to kto to zrobił i tak dalej. Sam wiesz, że u nas bardzo dużo takich monet jest robionych nie do końca legalnie, ale to by było, no to ludzie są nieuczciwi, ale chodzi o to, że Narodowy Bank Polski tego nigdy nie ścigał. Tak. Narodowy Bank Polski to po prostu tolerował. Bo w zasadzie, gdyby tam jest komórka w Narodowym Banku Polskim, która powinna się zajmować fałszerstwami monet, jest, ale i banknotów, ale nikt nie do tego nie podchodził poważnie. I dlatego w książce tej twojej jest właśnie podobna, niebywała ilość, że mennica mogła tworzyć takie monety i póki ktoś tam gdzieś się nie połapał, mennicy, kierownik i nie złapał nieuczciwej osoby, to no, bardziej jakby Polski legalizował. Co ciekawe, jak już tego tematu dotykasz, dopiero od, nie wiem, czy od dwóch czy od trzech lat dopiero zmieniono umowę z mennicą, w której bank zastrzega sobie, że mennica nie ma prawa wybijać innych prób. Poprzednio to nie było zastrzeżone, dlatego mennica w każdej chwili mogła powiedzieć, że takie próby technologiczne są im niezbędne do zbadania stempla, płynięcia metalu. Można wymyśleć milion rzeczy i to rzeczywiście oczywiście tak funkcjonowało. Dlatego mamy bogaty zbiorowy. Ja jestem przekonany, że na pewno jeszcze coś można będzie znaleźć i uzupełnić, ale przyznam szczerze, że już nie sądzę, żeby to było dużo. Nie sądzę, żeby jeszcze można było dużo tych rzeczy znaleźć. Jeśli mogę. Czy próbował pan może na przykładzie tutaj tych przykładów stempli próby dotrzeć do mincerza? To jest 89 rok. Teoretycznie oni powinni... Teoretycznie. Praktycznie to nie jest pan w stanie dotrzeć nawet dzisiaj do niego. Tajne przez poufne. Nawet może nie to, ale raczej bym w tej chwili uważam, że nie przywiązuje się do tego wagi. Chociaż te monety, które są dzisiaj wybijane, to rzeczywiście już jest tam bardzo ostro pilnowane i praktycznie rzecz biorąc nie dopływają na rynek, a do wszystkich monet są robione monety próbne i to w różnych wersjach, w różnej numeracji. Natomiast nie spotkałem się w ostatnich już kilkunastu latach, żeby była jakakolwiek próba wybijana w innym metalu, co kiedyś było powszechne. Dzisiaj jak bank zamawia monetę srebrną, to do oceny dostaje próbę srebrną, taka jak ona będzie. Nikt nie robi i myślę, że gdyby mennica jeszcze się teraz na takie coś odważała, to jednak rynek by to widział, bo to, no to taka jest proza życia. Natomiast to nie. Nie ma szans. No jest jakieś pewnie koło tych emerytów, jakichś tam entuzjastów. Ja Państwu powiem, że ja sobie wymyśliłem, w tej książce też jest rozdział na początku, poświęcony, mogę jeszcze na chwilę? Poświęcony projektantom monet polskich w okresie PRL-u. Wydawało mi się to oczywiste, że należy tych ludzi pokazać i docenić, ale proszę mi wierzyć, że to był jeden z najtrudniejszych rozdziałów do zrealizowania. Tych projektantów było 30 osób, z których część była na tyle znana, część jeszcze żyje, to jest wszystko okej. Okay. Ale w tamtych czasach funkcjonowało coś takiego jak monety okazjonalne. Ktoś na przykład wymyślił, że jak moneta jest poświęcona Łodzi, to musi ją zaprojektować ktoś z Łodzi. Jak był ze Szczecina, to nasz pan prezes Łuczko zrobił monetę szczecińską taką, że do dzisiaj się płakać chce. No niestety tak to działało. No tak to było. A taka ciekawostka, bardzo trudno było znaleźć tych ludzi, a już cokolwiek, żeby jeszcze napisać jakieś fotografie, zwłaszcza o tych takich mniej znanych, kilku fotografii mi się absolutnie nie udało, a proszę mi wierzyć, że dołożyłem wszelkich starań. Ale działy się takie dziwne rzeczy, na przykład jedną z monet projektował właśnie tą łódzką niejaki pan Zygmunt Ogrodowczyk. I jak zawsze funkcjonował Zygmunt Ogrodowczyk. Gdyby nie taki bardzo, bardzo sympatyczna pani z dziekanatu uczelni, na której ten pan kiedyś pracował, która mnie skontaktowała z bardzo starym panem profesorem, który go znał. I cóż się okazało? Proza życia. On po prostu Ogrodowczyk był przez błąd urzędnika carskiego, który mu kiedyś zmienił nazwisko i on w pewnym momencie
wrócić do starego rodowego nazwiska Ogrodowski i gdyby nie ten przypadek, w życiu byśmy Ogrodowczyka nie znaleźli, bo nie ma go. Po prostu. Dlatego, no, dlatego ten rozdziałik poświęcony tym projektantom, z tego też jestem rzeczywiście dumny, bo to jest pierwsza publikacja, która tych ludzi w jakikolwiek sposób odbiorcom przybliża. Janusz, pięknie zaprezentowałeś slajdy, natomiast nie pokazałeś w ogóle książki w ręku, jaka ona jest imponujących rozmiarów, bo tutaj pewnie nie wszyscy widzieli, jaka to Biblia jest. Tutaj świetna. Jest bardzo ciężka, natomiast mam oczywiście kilka książek. Jutro będę miał nawet stolik dzięki uprzejmości Damiana. A jeżeli ktoś by dzisiaj chciał, to zapraszam. Tutaj można dotknąć, można obejrzeć. Książka wyszła imponująca również formatem, nie tylko treścią. W tej chwili przechodzimy właśnie do osoby, która zajmuje się książkami w sposób trochę inny niż my ich używamy na co dzień, czyli przepięknie oprawia artystycznie skórę, czy jak sobie życzymy. W ten sposób zachowuje często drobne nadruczki na przyszłość, czy nobilituje stare druki. Także proszę Państwa, potrzebujemy mniej więcej 5 minut w tej chwili krótkiej przerwy na wniesienie warsztatu pani Dominiki Świątkowskiej, bo to już nie będzie zwykły wykład czy prezentacja multimedialna, ale pokaże nam na żywo, jak się to robi. Także za chwilę przechodzimy do pani Dominiki. A ja proszę, żeby się poza książki nie pchać. Wystarczy dla wszystkich.